Polsce w zestawieniu przygotowanym w ramach ogólnopolskiego badania wynagrodzeń. Lepszy wynik ma tylko Uniwersytet Warszawski. Mediana pensji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyniosła w zeszłym roku 7,5 tysiąca złotych brutto. Dotyczy to osób po studiach i licencjackich, i magisterskich. Co czwarta zarabia powyżej 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Większość uczelni w czołówce zestawienia to właśnie uniwersytety ekonomiczne. Ich absolwenci często pracują w dużych firmach i instytucjach finansowych. Dziesiąte miejsce w rankingu zajmuje Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mediana zarobków po UAM to, jak wynika z badania, 6400 zł brutto. Co czwarty absolwent największej poznańskiej uczelni zarabia powyżej 8900 zł brutto miesięcznie. W badaniu udział wzięło ponad 100 tysięcy osób. Ponad połowa uczestników to osoby mające poniżej 35 lat. 72% badanych to osoby z wyższym wykształceniem i to one zarabiają najwięcej. A płacową statystyką zainteresował się Krzysztof Polasik. Będzie słonecznie. Kilka stopni w plusie. W Poznaniu bardzo ładna pogoda. MC Radio. Miejska fala informacji. Poznańskie, gdzie czeka na Was wiele ciekawych atrakcji. Między innymi zawody strzeleckie, koncerty, prelekcje i spotkania z youtuberami oraz wiele innych. Na targach nie tylko będziecie mogli zobaczyć nowości produktowe, ale również posłuchać fascynujących historii łowieckich. To wszystko już niedługo. Zapraszamy, bo warto. Bilety na tobilet.pl. Eurotarget Show już od 17 do 19 marca na MTP. Reklama.